przy malowaniu właśnie fal w ruchu, żeby schwycić ten ruch, trzeba tutaj parę zabiegów zastosować. Ja używam szeroki pędzel, około 12-calowy. I tutaj nakładam na razie ogólnie farbę w różnych odcieniach błękitu, od ciemnych przez przejścia tonalne do jaśniejszych. Na razie zależy mi na tym, żeby ogólny zarys i fakturę uzyskać farb. Potem będę je wszystkie już bardziej szczegółowo modelował, dokładając poszczególne jeszcze elementy, elementy jakby tutaj upiększające całość kompozycji. Na razie próbuję właśnie zamalować te miejsca, dodając też różne odcienie. Teraz dołożyłem troszeczkę koloru zielonego, Hooker's Green, aby ktoś chciał dokładnie wiedzieć, jaki kolor. I też go mieszam z błękitem, z niebieskimi odcieniami, tak, żeby uzyskać właśnie taką fakturę, właściwie barwę półzieloną, taką trochę zielonkawej takiej poświaty, czyli przebijającego trochę światła słońca przez poszczególne grzyby farb.